Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jak człowiek by się tak zastanowił, co się stało w tym Afganistanie, kto tam nawalił, czy to wojsko, czy to rząd, no to trzeba się cofnąć co najmniej tak gdzieś mniej więcej 50 lat do tego, żeby zobaczyć te fundamentalne problemy. Co to było? Co się dzieje od 50 lat? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No 50 lat temu, no to skończyła się wojna w Wietnamie. No Ameryka interweniowała, starała się ten komunistyczny Wietnam zatrzymać. No nie udało się. Później była Kambodża, komuniści w Kambodży. Saigon upadł. No ale komuniści amerykańscy, no cały ten marsz przez instytucje, no to też dotyczył marszu przez uczelnie. No i komuniści osiągnęli to, co chcieli. Na dzień dzisiejszy szkoły, nawet szkoły wojskowe są opanowane przez komunistów. Główny czterogwiazdkowy generał donosił do Chińczyków na własnego prezydenta. Prezydent jest szefem sił zbrojnych, dowódcą sił zbrojnych, a łachudra po prostu donosiła. Jednym z takim głównych też znanych uczelni, Harvard w Cambridge, w Massachusetts, no to znany jest dla 50-60-latków, no to jest znany z filmu Love Story. No była taka właśnie historia miłosna, no to ona była nagrywana na Harvardzie, właśnie w Cambridge, tym w amerykańskim. Mam filmik, jeden z filmików nagrywanych, no to właśnie tam był na boiskach, w środku na uczelni, przy budynkach. Córka Baracka Muhammeda Obamy chodziła na, studiowała na Harvardzie. No Muhammad Obama, no to też jest kawał łachudry politycznej. On nigdy nie miał żadnego jakiegoś stanowiska biznesowego. Ma dom w każdym razie na Martha's Vineyard, to jest taka wyspa niedaleko wybrzeża. No i on krzyczy o środowisku naturalnym i o zalewaniu, a kupił posesję za parę milionów właśnie bardzo blisko brzegu. No także to takie ciekawostki dotyczące Harvardu. No i w zasadzie tego samego wojska samego w sobie. No jest takie powiedzenie, że bitwa pod Waterloo, no to została wygrana z Napoleonem na tych boiskach szkół uczelni angielskich. No i to faktycznie to jest potrzebne w wojsku. Jest, no przede wszystkim do wojska, no to idą pewne charaktery, pewne temperamenty, no ale to trzeba mieć jakieś cechy, zwyczaje, treningi, to wszystko trzeba wyszkolić, to trzeba wszystko przetrenować. No oczywiście, że jest coś takiego, jak na uczelni to uczą wszystkiego, co się stało w czasie ostatniej wojny, no i trudno jest przewidzieć, co się stanie w bieżącej wojnie, no ale no, trzeba mieć jakieś tam podstawy, no i między innymi te podstawy, no to były na Harvardzie, Harvard, który był w sumie założony przez protestantów, którzy przybyli z Anglii do Ameryki w ramach tych kolonii, 13 kolonii angielskich, no to Harvard założyli w roku 1660 którymś tam, także to bardzo dawno, no na początku no to były jakieś tam szopki, no tak jak wszędzie w XVI wieku, w XV-XVI wieku, no to były małe szopki, no ale to jest jeden z najstarszych, pierwszy chyba najstarsza uczelnia w Stanach Zjednoczonych. No i w roku 1906 w ramach Narodowej
ustawy obronności Woodrow Wilson. Woodrow Wilson, no to jest, w Warszawie jest taki plac Wilsona na Żoliborzu, no to właśnie ten Wilson, gdzieś jest jeszcze w Warszawie jego pomnik, no bo Polska niby zawdzięcza to, że rząd te granice, które tam były ustanawiane po tych 123 latach rozbiorów, no to Woodrow Wilson właśnie bardzo, bardzo pchał na to, żeby Polska miała te granice, jakie ma. No Paderewski też się tam udzielał, no ale właśnie też ten Woodrow Wilson, no to on zrobił sporo dla Ameryki, a dla Polski, a dla Ameryki właśnie to zrobił, że to były te ustawa kongresu i prezydenta dotycząca obronności narodowej. No zrobili coś takiego jak Reserve Officers Training Corps, czyli korpus treningowy oficerów rezerwy. No i 1916 rok, czyli ponad 105 lat już temu to się stało. No i jaka była to zasada? No zasada była taka, że w zasadzie Ameryka chciała zachęcić studentów wyższych uczelni, żeby trenowali, żeby chodzili na poligony, żeby strzelali, żeby się uczyli historii wojskowej i tak dalej, a przy okazji no zdobywali swoje dyplomy inżynieryjne czy tam humanistyczne. No i wielu z tych ludzi, którzy skończyło Harvard, no przyczyniło się do całej tej historii wojskowej, no brali udział w pierwszej wojnie, w drugiej światowej, walczyli przeciwko komunistom w Korei i tak dalej, no ale kiedy komuniści zaatakowali? Komuniści zaatakowali w 1968 roku, w tym czasie, kiedy właśnie była ta komunistyczna opozycja do walki w Wietnamie. Amerykanie walczyli przeciwko komunistom, a komuniści amerykańscy walczyli przeciwko Ameryce. No i wygonili ten korpus ochotniczy oficerów rezerwy, wygonili z kampusu. No oni walczyli przeciwko poborowi przymusowemu, no bo pobór był przymusowy, no ale przymusowy, no to można powiedzieć, był dla ludzi, nie było takich dużo furtek, no jeżeli ktoś miał tam dzieci, no to nie szedł do poboru, jeżeli studiował, no to też go nie brali do poboru. Ludzie, którzy kończyli studia, no to tak samo jak foci, to miał iść do wojska, no to poszedł pracować dla rządu, no i teraz od 50 lat pracuje dla rządu, jest jednym z najbardziej, ten kretyn, który mówił, że nie potrzeba masek, później jedną maskę, później dwie maski, później że szczepionki, później że dwie szczepionki, no to on ma $465,000 na rok, no to on uniknął właśnie tego poboru, no ale studenci walczyli przeciwko poborowi. Te długie włosy, tak samo jak ktoś się zastanawia, skąd się wzięły te muzykale, Hair, skąd się wzięły te ci hipisi, mieli te długie włosy. No to właśnie ci komuniści walczyli, bo przy poborze, no to ci poborowi mają włosy strzyżone, tak jak żołnierz ma mieć, no to oni w ramach tego oporu, tej rezystancji, tej walki z rządem, czy walki z tym, że wojsko ma walczyć z komunistami, no to oni jako protest zapuszczali długie włosy. No to była jedna z tych spraw, tych symbol komunistów, że oni nie chcieli iść do wojska walczyć przeciwko komunistom. No i Harvard efektywnie usunął ten korpus, ochotniczy korpus rezerwy oficerskiej. W 73 roku pobór się zakończył, w 73 roku zaangażowanie już w Wietnamie w zasadzie już nie było. No i by się wydawało, że na Harvardzie ten ochotniczy korpus oficerski zacznie się
rozwijać i będą chętni wśród tych patriotów Amerykanów, że będą chcieli się uczyć o wojsku. No szczególnie, że w tym czasie no, to był jeszcze okres zimnej wojny, komuniści sowieccy, Kuba, no Wietnam, Kambodża i tak dalej. No ale nie, niestety zamiast studenci jeździć na poligony, uzyskiwać się szkolenie wojskowe jako odpowiedzialność obywatelska, no bo jak się tak zastanowi, no to człowiek, no to nawet szlachta, tak? Dlaczego szlachta była w Polsce, czy w tym czasie ogólnie dlaczego była klasa szlachty? No klasa szlachty to miała za zadanie walczyć z mieczem. Szlachcic miał 1000 hektarów powiedzmy i tam 100 chłopów, ale jak Tatarzy nadchodzili, czy inni muzułmanie, czy Chińczycy, no to jeżeli atakowali, czy Rosjanie, no to szlachta brała tą szablę, ten miecz, tego konia, brała tam jakiegoś parobka, pachołka, no i szli walczyć. Chłopi nie walczyli. Za Kościuszki byli kosynierzy, no ale ogólnie, no to właśnie ta klasa wojskowa, ta klasa walcząca, no to była szlachta. No w późniejszych czasach, no to byli ludzie na uczelniach, oficerowie, no i właśnie na Harvardzie była podobna ta sprawa z tym korpusem rezerwy oficerskiej. No i ale to zakończyli. Zakończyło się. Wszyscy ci wykładowcy, cała ta administracja Harvardu po prostu wygoniła korpus ten oficerów rezerwy. No a później to już się nawet zrobiło dużo gorzej, no bo nie tylko wygonili korpus ochotniczy oficerski, no to jeszcze zaczęli atakować wojsko jako takie. Komuniści zaczęli wojsko jako takie, nawet w czasie Clintona. No to homoseksualiści zaczęli pchać te małżeństwa homoseksualne, zaczęli pchać wejście do wojska. No i Clinton, no to w zasadzie zrobił coś takiego, była taka polityka, nie pytamy się i nie odpowiadamy. Także było don't ask, don't tell, czyli nie pytaj, nie mów. No i to wszystkich zadowalało, dopóki jakiś tam homoseksualista nie biegał na golasa w łaźni, szukając jakichś atrakcji, no to nikt się go nie pytał, jakie jego były preferencje seksualne. No ale to już wtedy lewacy na Harvardzie atakowali, to był taki kamuflaż do zaatakowania wojska jako takiego. Także coraz mniej studentów, powiedzmy, nawet myślało. No już nie było tego korpusu, ale to coraz już każdy normalny w tym czasie wiedział, że co będą komuniści atakować. No, następne, co będą atakować wojsku, no to brak wolności wypowiedzi, tak? Brak wolności słowa. No ale to ci liberałowie, ci komuniści, ci lewacy, no to właśnie mają takie pomieszaną tą ich moralność i nie rozumieją, że instytucja wojskowa, no to jest instytucja wojskowa. No ale tak ludzie normalnie się śmieli właśnie, że będą atakować, że w wojsku nie ma wolności słowa. Następował negatywny dobór czy wybór tych studiów. Coraz mniej patriotów, coraz mniej ludzi kochających Amerykę dostawało się na Harvard. Na Harvard parę lat temu no to był Michnik. Michnik też gnida przyjechał na Harvard na 25-lecie tej ustawki szabru w Magdalence. No to tam właśnie to jest taka atmosfera. To są tacy ludzie, tam jest cały wydział slawistyki, też opanowany przez komunistów polskich, ruskich. Wszyscy ci komuniści, którzy opanowali Harvard,
w ramach slawistyki, ale to są wszyscy lewacy, hardkorowi lewacy, po prostu cały Harvard jest lewacki, a ci profesorowie, ci wszyscy Polacy, Ruscy, no to są hardkorowi komuniści. No i ci ideolodzy z wydziałów humanistycznych i z wydziałów tych nauk społecznych, to oni ustawiają całą politykę Harvardu, no ale oni ustawiają, ten typ ludzi ustawia politykę wszystkich uczelni w Ameryce. W 1909 roku Harvard zrobił nawet taki numer, że jest MIT. MIT, no to jest Massachusetts Institute of Technology, to jest taka politechnika amerykańska na wschodnim wybrzeżu. No i tam studenci z tego korpusu rezerwy oficerskiej chodzili na treningi, na poligony, na tą naukę. No to w zasadzie ta administracja komunistyczna doprowadziła do tego, że Harvard przestał płacić za te szkolenie do MIT. No i co się stało? No to część tych normalnych na Harvardzie po prostu zaczęła zbierać donacje od byłych absolwentów, no i płacili. Także tych paru studentów, którzy mieli patriotyczne podejście do obrony Ameryki, kończyło, ale na innej uczelni. Przez 40 lat Harvard trzymał ten korpus ochotniczy rezerwy. Także po 40 latach wojsko już przestało się w ogóle interesować tym, czy tam powinni być, czy nie powinni być. Także, no i w tym samym czasie, no to z amerykańskich studentów przestano uczyć historii wojskowej, przestano uczyć historii jako takiej, przestano uczyć, przestały być wykłady na temat bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa światowego i tak dalej, i tak dalej. Wszystko się skoncentrowało na transgenderyzmie i na sprawiedliwości społecznej. No i społeczeństwo jako takie jest po prostu osłabione. Jest osłabione wewnętrznie i zewnętrznie. W tym czasie, kiedy była korpus ochotniczy, no to był jakiś szacunek dla wojska, no ale ta antywojskowa atmosfera doprowadziła do tego, że komuniści przekonali Amerykanów, że Ameryka jest nic nie warta, że Ameryka no to jest nędzna i po prostu doprowadzili te dzisiejsza generacja, no to wierzy, ma tak zwane samonienawiść, po prostu nienawidzi swojej rasy, swoich przodków, swojej historii. No i oni, Harvard przekonał ich wszystkich, że wojskowymi no to powinny być tylko jakieś tam czereśniaki ze wsi, a nie ta cała elita wykształcona. No to jest makabryczne. 40 lat tego wyśmiewania i wypalania wojska, no to osiągnęła niski poziom jakiejś moralności i demokracja w sumie upada. Jeżeli naród nie kocha swojego kraju, no to jest jedna makabra. No, a dużo właśnie z tych gryzipiórków jest w administracji Bidena, no i oni doradzają. Ludzie, którzy doradzali na temat Afganistanu, no to są w zasadzie zdrajcy. To są ludzie, którzy nie byli nigdy w wojsku. To wszystko szło z perspektywy jak nie prawniczej, no to z perspektywy akademickiej. Także doprowadzili do ruiny. To jest właśnie to, co komuniści osiągnęli od 50 lat. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla konserwatystów, przekaz dla normalnych. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Nie poddawajcie się, głosujcie w Ameryce na konserwatystów. 2022 musi nastąpić przeczyszczenie tych kretynów z kongresu, wszystkich tych socjalistów i w Senacie. W 2024 prezydent musi przyjść normalny.
przekaz dla socjalistów w Ameryce. Widzicie, co komunista Biden zrobił. Biden bajduży, podatki są coraz większe, problemy są na każdym kroku, czegokolwiek się nie dotknie. No to jest jedna wielka tragedia. Zdrowia dla normalnych.